Makroregionalne szkolenie dla trenerów, edukatorów odbyło się końcem kwietnia w Rzeszowie. Na Podkarpaciu zjawili się wykładowcy szkoły trenerów PZPN z zastępcą Piotrem Grzelakiem na czele. Kilkudziesięciu trenerów, edukatorów z makroregionu południowego, czyli województw małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego, nabywało nową wiedzę na temat technik szkolenia trenerów. Szkolenie obejmowało zarówno zajęcia teoretyczne, a także praktyczne na boisku i pracą w grupach. Całość otworzył Jan Domarski, szef Rady Trenerów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, a także trener-koordynator Henryk Rożek i wspomniany trener Grzelak. Cel tego szkolenia jest jeden, ewoluować trenerów edukatorów. Chodzi o to, żeby trenerzy edukatorzy się rozwijali. Gościmy dzisiaj trenerów edukatorów z Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, z Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz z Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Także tematem nadrzędnym w dniu dzisiejszym będzie praktyka, grupa ćwiczebna Stali Rzeszów. Za chwilę będziemy jechali do Nowej Wsi, gdzie obejrzymy przykładowe zajęcia, a później będzie analiza tych zajęć. Oczywiście te zajęcia będą nagrywane z drona i szczegółowa analiza. No, każdy będzie mógł się z trenerów wypowiedzieć w danym temacie. Zostaniemy podzieleni na małe grupy, czteroosobowe, bo to akurat UEFA mówi nam, że w małych grupach jest najlepiej akurat pracować. Najwięcej się wtedy trenerzy rozwijają. Także ja jako trener, koordynator muszę powiedzieć, że się cieszę, że Szkoła Trenerów po raz kolejny przydzieliła nam organizację tej kursu konferencji. Także tutaj my jako związek robimy bardzo, bardzo dużo kursów trenerskich. Także tutaj należy się cieszyć, że mamy zaufanie ze Szkoły Trenerów. Ważne jest to, żeby stworzyć bezpieczne środowisko, gdzie zawodnik nie czuje się oceniany na każdym kroku, wtedy efektywnie się uczy i może pokazać nam samego siebie. I tak jak powiedziałem wcześniej, to samo dotyczy relacji na linii trener-edukator i trener-trener. Od z górą roku Polski Związek Piłki Nożnej zauważył potrzebę bardziej dokładnego i szczegółowego przyjrzenia się zasadom i sposobom szkolenia. Wychodząc z prostego założenia, że lepszy edukator to lepszy trener to lepszy zawodnik, lepsi zawodnicy to lepsze drużyny. Tego się nie da obejść, nie da się iść na skróty i inwestycja i zauważenie elementu szkolenia, cyklicznego szkolenia edukatorów, które obowiązuje od ubiegłego roku zgodnie z uchwałami Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, przynosi wymierne efekty. Częstotliwość spotkań oraz możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy edukatorami jest wartością nadrzędną i nie do zastąpienia w inny sposób. Możemy mówić o kursach online'owych, możemy robić różne rzeczy warsztatowo, natomiast spotkanie face to face z ludźmi, którzy pracują na co dzień albo przy kursach trenerskich, albo w systemie certyfikacji, albo w systemie Akademii Młodych Orłów, lub w wizytach edukujących związanych z Zieloną Gwiazdką, także z systemu certyfikacji, pozwala na to, że my jako osoby zarządzające oraz Polski Związek Piłki Nożnej ma większą wiedzę na temat tego, jak ten stan wygląda na bieżąco w realu i możemy mieć większy wpływ na to, żeby pokazać, w którą stronę chcemy iść i jak to ma wyglądać w przyszłości. Dawaj, to mi do końca! Jako trener byłem tutaj wiele razy. Na obiektach rzeszowskich klubów graliśmy zarówno z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi, lat temu ponad 20, no i także w grupach seniorskich, między innymi chyba i najczęściej z Hutnikiem Kraków i Górnikiem Wieliczka przyjeżdżałem, czy na Resowie, czy na Stal Rzeszów, także różnie się to kończyło, więc te wspomnienia, jeżeli chodzi o sferę sportową, były różne, ale rywalizacja super było, naprawdę, nie było nawet problemu. Tak doświadczony trener z takim pięknym CV musi czasem się czegoś nowego nauczyć, tak? No tak, oczywiście. Dzisiaj między innymi padło od trenera Piotra Grzelaka takie sformułowanie, że tak naprawdę my również biologicznie jesteśmy tak skonstruowani jako ludzie, że
że nam się nie zamykają tam gdzieś te drogi nerwowe w naszych umysłach, żeby w jakimś wieku, na jakimś etapie przestać pozyskiwać nową wiedzę. A tak naprawdę z jednej strony uczymy się dla siebie, ale ponieważ sprawujemy przyjemne obowiązki trenerów, edukatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej, to tą wiedzę chcemy przelać na następne pokolenia trenerów. Tak? Opiekujemy się kursami, wykładamy na nich i to, co pozyskujemy na tego typu sympozjach, konferencjach, przelewamy, przekuwamy potem na nasze kursy trenerskie. Zapotrzebowanie na trenerów jest ogromne. Jesteśmy jednym z największych. No dzisiaj dowiedzieliśmy się, że licencjonowanych trenerów mamy ponad 2000 i jesteśmy na trzecim miejscu w Polsce, po Mazowieckim i Śląskim. No, jesteśmy na podium, ale muszę powiedzieć, że to widać na kursach. Zapotrzebowanie na, nie tylko na świeże kursy UEFA-C, ale również na dokształcanie się. Myślę, że na każdych zajęciach, na każdej kursu konferencji, na każdym szkoleniu trener może, każdy trener na każdym poziomie może się czegoś nauczyć, bo przede wszystkim my trenerzy uczymy się też od siebie, tak? Każdy trener może jeden od drugiego coś wyciągnąć. I każde takie szkolenie to jest wartość dodana i człowiek się jakby nie zatrzymuje, tylko patrzy też na inne spojrzenia, na inne jakby głowy trenerskie, które mają też czasem inny pogląd na futbol i dzięki temu można gdzieś tam swoją wiedzę usystematyzować, rozwijać i być lepszym trenerem. To nie jedyne tego typu szkolenie w Polsce. Podobnych na pierwsze półrocze zaplanowano łącznie 4. Kolejne spotkanie makroregionalne po tym rzeszowskim odbędzie się za 2 tygodnie w Szczecinie. Mieliśmy już spotkania w tym roku w Białej Podlaskiej oraz w Białymstoku. Druga połowa roku będą nowe lokalizacje, nowa tematyka. Ta tematyka pierwszej edycji obraca się wokół technik warsztatowych i orientacji w procesie nauczania na zawodniku, na kursancie, aby dostosować wszystkie sposoby nauczania do zmieniającej się okoliczności naokoło nas, zmieniających się procesów, które mają wpływ na to, jak ludzie postrzegają nową wiedzę i nowe umiejętności.